uwagę, my będziemy mówić głównie o wsparciu dzieci ze spektrum autyzmu w systemie edukacji. Zahaczymy również o system pomocy społecznej, natomiast skupimy się głównie na takich wybranych kwestiach pomocy społecznej, ponieważ uznałyśmy, że czasu mamy mało, a informacje dotyczące na przykład świadczeń są jednak dużo bardziej dostępne ogólnie i bez problemu można to sobie znaleźć. Na początek dane z systemu informacji oświatowej. System informacji oświatowej to jest taki system Ministerstwa Edukacji Narodowej, do którego zgłasza się wszystkich uczniów. Tam są również zgłaszane nasze dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze względu na autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwoju. Na razie my i Ministerstwo Edukacji Narodowej stoimy na stanowisku, że całościowe zaburzenia rozwoju uprawniają do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. I tak, liczba dzieci z taką diagnozą i z orzeczeniem cały czas rośnie. To było niespełna 6 tysięcy w roku szkolnym 2010-2011 i 10,5 tysiąca w roku 2011-12 i prawie i ponad 13 tysięcy w roku szkolnym 2012-13. Ja chciałabym podkreślić, że to nie są wszystkie dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi w systemie edukacji, ponieważ raportowanie do tego systemu każe wyszczególnić powód wydania orzeczenia. Kolejny zabieg to jest w tej całej statystyce jest taki, że mamy, że w systemie nie mamy wyszczególnionego kształcenia integracyjnego jako osobnego. Dane się podaje, razem podaje się przedszkola masowe integracyjne i osobno edukację specjalną, czyli szkoły specjalne i oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych. I tutaj widzimy, że mamy bardzo dużo, że tak naprawdę w przedszkolach, przedszkole trwa 2-3 lata, szkoła podstawowa trwa lat 6. I nagle się okazuje, że mamy w przedszkolach prawie tyle samo dzieci ze spektrum, co w szkołach. Jakby ta różnica jest niewielka, no to jest różnica rzędu 20 paru procent. To nam pokazuje, że po pierwsze wzrasta liczba diagnoz i wzrasta też liczba, po prostu, liczba dzieci, które się borykają z tego rodzaju problemami. I to jest dla nas, w sensie, my rodzice wiemy, że tak jest, ale to jest bardzo warte, te dane są bardzo ważnym sygnałem dla nauczycieli, dla urzędników zajmujących się organizacją systemu oświaty, urzędników lokalnych. Ponieważ one pokazują, że te dzieci z przedszkoli za chwilę pójdą do szkół. My już teraz musimy myśleć, co my z tymi przedszkolakami zrobimy za 2-3 lata. I ja na razie tyle, żeby przybliżyć sytuację, jeżeli chodzi o wstęp. Chciałam zacząć od praw, praw dzieci z autyzmem. Przede wszystkim dzieci z autyzmem w systemie edukacji mają dokładnie takie same prawa jak wszystkie dzieci niepełnosprawne. Nie są zdefiniowane te prawa osobno dla dzieci z autyzmem, chociaż prawdę mówiąc, jest to bardzo specyficzna grupa i czasami wymaga, często wymaga bardzo indywidualnego potraktowania. Przede wszystkim wszystkie dzieci niepełnosprawne, w tym wszystkie dzieci z autyzmem, mają prawo do edukacji. Prawo do edukacji w powszechnym systemie kształcenia. Kształcenie w szkolnictwie specjalnym oczywiście jest bardzo ważną gałęzią, niemniej powinno być przewidziane tylko dla tych dzieci, które ze względu na swoje własne potrzeby nie mogą kształcić się w powszechnym systemie kształcenia. Prawo do godności
i do ochrony przed dyskryminacją. Jako dziecko niepełnosprawne często niestety takie dziecko styka się z dyskryminacją w systemie edukacji, chociażby poprzez to, że szkoły integracyjne niechętnie przyjmą dzieci z autyzmem, a już z całą pewnością szkoły ogólnodostępne bronią się rękami i nogami przed naszymi dziećmi. Tymczasem no jest to absolutnie niezgodne z prawem. Prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji i innych form wsparcia zalecanych w orzeczeniu. Z realizacją tego prawa też bywa różnie. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Prawo do dostosowania warunków, metod, form pracy i wymogów edukacyjnych oraz do bezpłatnego dowozu na trasie dom, szkoła, przedszkole. Tutaj no to się wypełnia, tak? Dziecko ma prawo do tych specjalnych warunków, nie zawsze jest to możliwe w najbliższej szkole, w najbliższym przedszkolu. Często dziecko musi dojeżdżać i tutaj ma to prawo do bezpłatnego dowozu. Zacznijmy od tego, że te prawne uwarunkowania sytuacji edukacyjnej dzieci z niepełnosprawnością, w tym dzieci z autyzmem, gwarantują nam już międzynarodowe akty prawne. Wszystkie międzynarodowe akty prawne, które ratyfikowała Polska, są w Polsce obowiązujące i są prawem najwyższym, nawet ponad konstytucją. Przesłanki do tego, aby dzieci z autyzmem miały zagwarantowany dostęp do powszechnego systemu kształcenia, do dostosowania warunków edukacyjnych do ich potrzeb, do tego, żeby mogły uczyć się razem z kolegami z podwórka, mamy już w konwencji ONZ o prawach dziecka podpisanej, ratyfikowanej przez Polskę w 1991 roku, czyli dosyć dawno. W konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych jest to dość świeża konwencja, ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku. Tutaj mamy szczególnie podkreślony fakt, że uczniowie z niepełnosprawnością powinni mieć dostęp do tego powszechnego systemu kształcenia poprzez edukację włączającą. I państwo ma bezwzględnie obowiązek tutaj takie rozwiązanie prawne sytuacji edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych promować. Ma też obowiązek dostosować im warunki edukacyjne, pozwoliły one na zdobycie umiejętności życiowych i społecznych, aby w pełni później dzieci mogły uczestniczyć w życiu społecznym, swojej społeczności lokalnej. I tutaj mamy bardzo podkreślone, że ta sytuacja edukacyjna ma być tak dostosowana, aby to ułatwić. I w przypadku dzieci z autyzmem bardzo ważną sprawą jest możliwość korzystania ze wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji. Także myślę, że warto o tym pamiętać, ponieważ dzieci, które nie potrafią skorzystać ze zwykłego sposobu komunikacji, bardzo tego potrzebują i mają do tego prawo. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, dlatego jesteśmy zobowiązani do tego, żeby dzieciom umożliwić korzystanie z tychże metod. Dobrze, to teraz ja o krajowych aktach prawnych, regulujących prawa dzieci niepełnosprawnych związane z edukacją. Po pierwsze mamy konstytucję. Ja wiem, że jak się idzie do szkoły i powołuje się na ustawę zasadniczą, to pani dyrektor się nie patrzy. Ale mamy konstytucję i ona obowiązuje nas wszystkich. W konstytucji mamy artykuł dotyczący między innymi ochrony przed dyskryminacją. W Konstytucji mamy artykuły dotyczące prawa do edukacji i warto się na to powoływać.
Kolejnym aktem prawnym jest ustawa o systemie oświaty, która już reguluje dokładnie prawa naszych dzieci. W ustawie o systemie oświaty mamy zapisane prawa do, między innymi z ustawy o systemie oświaty wynika to, że nasze dziecko ma prawo uczyć się w szkole rejonowej. I szkoła rejonowa nie może odmówić przyjęcia dziecka z niepełnosprawnością. Z ustawy o systemie oświaty wynika, że szkoła ma obowiązek się dostosować do naszego dziecka. W ustawie o systemie oświaty jest zapisane między innymi, że dzieci mają prawa do dowozów. To jest regulowane na mocy ustawy. Co jeszcze? To już powiedzieliśmy. Myślę, że bardzo ważne jest to, że na samym początku ustawy o systemie oświaty w pierwszym artykule już jest mowa o tym, że dziecko ma prawo do tego, żeby właściwie jego rodzice, bo dziecko o tym nie decyduje, do wolnej szkoły, dowolnej formy kształcenia, od masowej po specjalną. Ma prawo do tego, aby warunki edukacyjne były dostosowane do jego potrzeb i możliwości, jak również programy nauczania. Wszystko to musi być dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. I tak idąc w dół, bo wiadomo, że mamy ustawę zasadniczą, potem mamy, czyli konstytucję, potem mamy ustawę, potem są rozporządzenia. I my tutaj przygotowałyśmy spis, ja nie będę tego czytać, bo te nazwy są strasznie długie, ale mamy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Te najważniejsze dotyczące dzieci niepełnosprawnych to jest rozporządzenie, to są dwa rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki. Jedno rozporządzenie dotyczy placówek ogólnodostępnych, integracyjnych, drugie osobne jest dla placówek specjalnych. Potem mamy rozporządzenie dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ramowe plany nauczania. Rozporządzenie dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju. Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów. I rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ja chciałam jeszcze pokrótce powiedzieć, jakie prawa naszych dzieci wynikają z poszczególnych rozporządzeń. Te pierwsze dwa rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia i wychowania to są rozporządzenia, gdzie uszczegółowione są zasady, w jaki sposób mają być dostosowane te warunki kształcenia. Jest tam opis, w jaki sposób powstaje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, jakie elementy powinien zawierać. Mamy tam też opisaną zasadę, że wszystkie zalecenia wynikające z orzeczenia oprócz wykształcenia specjalnego muszą być obowiązkowo realizowane przez placówkę. Kolejne rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, z niego wynikają dwie ważne sprawy dla dzieci z niepełnosprawnością. Po pierwsze jest to określenie wymiaru godzin rewalidacyjnych dla uczniów w poszczególnych typach szkół. A druga sprawa jest to wydłużenie etapu edukacyjnego, który też jest regulowany w tym rozporządzeniu. Rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju, no to z samej nazwy już wynika, czego dotyczy, więc nie będę tutaj rozwijała. Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów, tutaj mamy określone liczebność poszczególnych typów klas specjalnych dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Ważna sprawa dla dzieci z autyzmem, klasa specjalna, pewnie wszyscy wiedzą, może liczyć od 2 do 4 dzieci. No i rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii, też dość strategiczne, jeśli chodzi o nasze dzieci. Określone są tam wszystkie warunki co do tego, jak orzeczenie może być wydane,
jakiego tytułu i w jaki sposób ta sytuacja edukacyjna dziecka powinna być dostosowana. Dobrze. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli podstawowy dokument dziecka z autyzmem w systemie edukacji. Bez tego orzeczenia nasze dziecko nie będzie niepełnosprawne w systemie edukacji. Dziecko niepełnosprawne w systemie edukacji to to, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie o niepełnosprawności z powiatowych centrów, z powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności nie mają zastosowania w systemie kształcenia. Wymagane dokumenty. Diagnoza, zaświadczenie lekarskie stwierdzające zaburzenia ze spektrum autyzmu. Opinia ze szkoły i przedszkola. To jest obowiązkowe, jeżeli dziecko uczęszcza. I ważne, jeżeli mamy lekarza, który prowadzi nam dziecko, to ten lekarz może wpisać, jakiej pomocy ono potrzebuje w systemie edukacji. Ponieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu to są przede wszystkim, albo głównie, zaburzenia w komunikacji, interakcjach społecznych, a szkoła jest naturalnym środowiskiem rówieśniczym i społecznym dziecka, to naturalne jest, że terapia obejmująca relacje społeczne, czy jakiekolwiek oddziaływania wspomagające dziecko w jego jakimś rozwoju społecznym powinny odbywać się w szkole. Stąd lekarz może wpisać w to zaświadczenie, jakiego rodzaju jego zdaniem dziecko potrzebuje pomocy w szkole. Takie dokładne zalecenia mogą być potem bardzo przydatne w określeniu specjalnych potrzeb edukacyjnych i ważne, żeby one się znalazły potem w orzeczeniu. One są też ważne, ponieważ sami my w projekcie, kiedy nam się często rodzice skarżą, że no, w tym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego to tak naprawdę nic nie ma. No właśnie, nic nie ma, to może warto się już na początku zatroszczyć o to, żeby ta dokumentacja od lekarza była maksymalnie precyzyjna, bo jeżeli dostajemy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej i jako szefa zespołu mamy ortopedę albo pediatrę, i tenże lekarz nie uwzględnia zaleceń psychiatry, czyli specjalisty od zaburzeń ze spektrum autyzmu, to mamy jakiś kolejny powód do tego, żeby się po prostu odwoływać i dążyć do tego, żeby ten dokument był wydany zgodnie z prawem. Dodatkowo do orzeczenia można dołączyć, nie trzeba, diagnozę funkcjonalną, opinię psychologów, terapeutów, innych specjalistów pracujących z dzieckiem. Dodam jeszcze, że jeżeli dziecko jest już uczniem albo wychowankiem jakiejś placówki edukacyjnej, to dodatkowo jeszcze musimy uzyskać opinię od osób, które pracują w placówce edukacyjnej z dzieckiem. Tu kolejna taka sprawa też, z którą do nas się do punktu konsultacyjnego zwracają rodzice. Orzeczenie może uzyskać dziecko, które skończyło 2,5 roku. To wynika bezpośrednio z ustawy o systemie oświaty, która mówi, że do przedszkola przyjmujemy dzieci 3-letnie, w wyjątkowych przypadkach dzieci, które skończyły 2,5 roku. Więc jeżeli 2,5-latek może iść do przedszkola, to nie ma przeszkód prawnych, żeby odmówić mu wydania orzeczenia, nie ma przesłanek, żeby mu odmówić wydania orzeczenia. Orzeczenie się wydaje tylko i wyłącznie na wniosek rodziców. Szkoła nie może wystąpić o orzeczenie. Rodzice nie muszą ujawniać orzeczenia w szkole, natomiast wtedy nie mogą liczyć, że ich dziecko będzie korzystało z udogodnień, które w prawie są przewidziane dla dzieci z niepełnosprawnością. I co nam umożliwia orzeczenie? Wybór formy kształcenia. Do szkoły specjalnej nie zostanie przyjęte dziecko, które nie ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Miejsce w klasie integracyjnej. Te 5 miejsc przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych, no to właśnie są miejsca dla dzieci z orzeczeniem. Dostęp do rewalidacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowanie metod i form pracy do deficytów wynikających z autyzmu,
No i znowu dowóz. Dowóz jest przyznawany na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest żadną przesłanką do tego, żeby nasze dziecko uzyskało prawo do dowodu. Tak, wszyscy się męczymy z dwoma systemami orzecznictwa, koniecznością dwukrotnego jechania do psychiatry na wizytę prywatną w celu zdobycia tych doświadczeń. I tak, formy kształcenia. To tutaj kolorzy. Oczywiście przede wszystkim wybór formy kształcenia zależy od tego, jakie mamy dziecko. Czy to jest dziecko bardzo wysoko funkcjonujące z zespołem Aspergera, czy mamy do czynienia z dzieckiem z głębokim autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną jako sprzężeniem. Tutaj z całą pewnością musimy brać to pod uwagę. Ale co jest ważne? Ważne jest to, że to, co jest w orzeczeniu, to jest pewna sugestia, to są zalecenia. Poradnik co do tego, poradnia określa, jakie ich zdaniem specjalistów, jaka forma kształcenia będzie dla dziecka najlepsza. Po kształceniu dziecka wybierają rodzice. Jest to prawo wynikające poniekąd z konstytucji i tutaj nie ma przesłanek do tego, żeby ktokolwiek to kwestionował. W każdej szkole ogólnodostępnej istnieje możliwość utworzenia zarówno oddziałów integracyjnych, jak i oddziałów specjalnych. Myślę, że dla dzieci z autyzmem jest to taka bardzo dogodna furtka, ponieważ klasa dla dzieci z autyzmem może liczyć, tak jak powiedziałam już wcześniej, od 2 do 4 dzieci. Nie jest trudno zebrać taką grupę. Można dla nich utworzyć oddział specjalny w szkole ogólnodostępnej i wtedy dzieci mają możliwość dostosowania tych warunków edukacyjnych, tak? Bo często nie są w stanie funkcjonować w większym zespole klasowym. Natomiast jeśli mają wysokie możliwości intelektualne, nie ma powodów, żeby znalazły się w szkole specjalnej w oderwaniu od swoich rówieśników z sąsiedztwa. Tak mogą uczyć się nawet w swojej szkole rejonowej, ale w sposób dostosowany do swoich możliwości. Także bardzo polecam, szczególnie jeżeli w szkole istnieją już oddziały integracyjne, jeżeli już kształcą się tam jakieś dzieci z niepełnosprawnością, jeżeli są zatrudnieni specjaliści, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć tam także klasy specjalne. Ja jeszcze chciałam podkreślić, że formy kształcenia wybierają rodzice, a organ prowadzący ma obowiązek ją zapewnić. To oznacza, że jeżeli mamy dziecko z orzeczeniem i chcemy, żeby ono poszło do klasy integracyjnej i słyszymy nie, bo już jest 5, to nie. To nie, to proszę zrobić kolejną klasę integracyjną. Formę kształcenia wybierają rodzice. Z artykułu 71 do ustawy o systemie oświaty wynika bezpośrednio, że gmina, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, powiat ma obowiązek taką formę kształcenia zorganizować. I my to powtarzamy cały czas, bo jakby bardzo wielu rodziców zgłasza się z tymi problemami. I tutaj o klasach specjalnych. W jakiej klasie specjalnej może uczyć się dziecko z autyzmem? No to znowu zależy od jego deficytu i stopnia funkcjonowania tak naprawdę, ale jeśli jest potrzebna klasa specjalna, to ona musi być dobrana ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Takie mamy rozwiązania prawne w Polsce, że klasa specjalna tworzy się ze względu na rodzaj niepełnosprawności dla określonej grupy dzieci. Tak? Mamy klasę dla dzieci z autyzmem, klasę dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną stopniem lekkim, klasy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nie ma takiej możliwości, aby dziecko w normie intelektualnej znalazło się w klasie specjalnej dla dzieci z upośledzeniem stopnia umiarkowanym i
znacznym, bo tam nie ma realizacji podstaw programowej. Wobec tego, dziecko w normie intelektualnej z zaburzeniami ze spektrum autyzmu może uczyć się w klasie specjalnej, ale może to być wyłącznie klasa specjalna dla uczniów z autyzmem. Nie ma innej możliwości. Nie ma możliwości, żeby takie dziecko dołączyć na przykład do klasy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Pomimo, że jest realizowana ta sama podstawa programowa, jednak powód wydania orzeczenia jest inny i nie ma możliwości, aby takie dziecko uczestniczyło w innej klasie. Jeśli tak, do takiej sytuacji dochodzi, to jest to działanie wbrew przepisom prawa. Dziecko ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim może uczyć się albo w klasie dla dzieci z autyzmem, albo w klasie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, bo ma również taką niepełnosprawność, tak? Wchodzi ta niepełnosprawność w skład sprzężenia. Albo w klasie dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. To też są takie malutkie klasy, jak dla dzieci z autyzmem, liczące od 2 do 4 dzieci. To jest dla dzieci, które mają 2 rodzaje niepełnosprawności zdiagnozowane. W końcu, przy czym te 2 grupy uczniów, o których mówiłam, czyli norma intelektualna i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, oczywiście podstawowa sprawa, muszą te dzieci mieć zagwarantowaną możliwość realizacji podstawy programowej, a nauczyciele, którzy uczą w takiej klasie, muszą mieć podwójne kwalifikacje i z zakresu nauczania swojego przedmiotu, i z zakresu pedagogiki specjalnej. W końcu ostatnia grupa uczniów, dzieci ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. To też mamy tutaj oczywiście oddziały specjalne dla uczniów z autyzmem i tu już jest odrębna podstawa programowa, także nie muszą realizować tej podstawy, która jest dla wszystkich uczniów. Mogą być te dzieci, szczególnie które są w górnych granicach upośledzenia stopnia umiarkowanego, mogą być w takich klasach, gdzie są dzieci z autyzmem realizujące zwykłą podstawę programową. Oczywiście też trzeba tutaj dostosować, nie można wymagać od nich, żeby tę podstawę zrealizowali, jednak mogą uczyć się w takich klasach. Odwrotnie być nie może. Wreszcie oddziały specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz, tak jak wcześniej było, klasy dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. I tak, proces niepubliczny. O finansowaniu edukacji dzieci z niepełnosprawnością i subwencji oświatowej będziemy mówić jeszcze potem. W każdym razie wielu rodziców decyduje się na placówkę niepubliczną, ponieważ zapewnia ono tym dzieciom wyżej funkcjonującym możliwość pobierania nauki w mniejszej grupie i bardziej zindywidualizowany proces kształcenia. Subwencja, którą państwo przekazuje do organów samorządu terytorialnego, do placówek niepublicznych powinna trafiać w całości. Ona się zamienia w dotację i jest przekazywana do szkoły czy przedszkola niepublicznego, w związku z czym ta placówka ma środki na zatrudnienie asystenta cienia, zatrudnienie terapeutów. Ta placówka może również zlecać terapię na zewnątrz, to jest bardzo ważne. Nie musi zatrudniać u siebie kilku terapeutów, tylko może wykupywać usługi w ośrodkach zewnętrznych, jak każda inna jednostka gospodarcza po prostu. I to, co ważne dla bardzo wielu rodziców, ta dotacja, ponieważ ona jest tak wysoka, to w bardzo wielu przypadkach w procesie negocjacji dochodzi do tego, że rodzice się z placówką umawiają, że na mniejsze czasy po prostu. W praktyce już nie jest tak różowo i to, jakby o czym teraz mówimy, to wynika też z tych problemów, do których czy do rzecznika, czy do konsultacyjnego zgłaszają się rodzice. Po pierwsze, oczekiwania rodziców i szkoły się rozmijają, to znaczy rodzice myślą, że skoro subwencja jest tak duża, to dziecko będzie miało codziennie po 3 godziny terapii. Szkoła myśli, że najważniejsza jest edukacja i terapia. Niestety bywa, że w takich placówkach nauczyciele są nieprzygotowani
na zachowania trudne i deficyty wynikające z autyzmu. No i niestety szkoła, to nie jest tylko nasze dziecko, tam są inne dzieci. Rodzice innych dzieci posyłają je do szkół niepublicznych, płacą za tą edukację i oczekują efektów. I bywa tak, że po prostu rodzice innych dzieci mają największe pretensje co do zachowań dzieci ze spektrum autyzmu. Rozwiązaniem jest tutaj podpisanie bardzo szczegółowej umowy, która będzie regulowała ile terapii, ile godzin nauczyciela wspomagającego, jak wszystkie możliwe warunki można zawrzeć w tej umowie. I to pozwala nam się czuć bezpiecznie. My też, jeżeli chodzi o placówki niepubliczne, przestrzegamy przed takim, znaczy mówimy, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do nich, ponieważ w momencie, kiedy nasze deficyty naszego dziecka przerosną taką placówkę, to ta placówka może się z nami bardzo szybko pożegnać. W przypadku dziecka z autyzmem tak bardzo przyzwyczajone, tak, dla którego tak bardzo ważne są codzienne schematy i rytuały, zmiana szkoły to może być doświadczenie bardzo trudne, więc jeżeli chodzi o placówki niepubliczne, doradzamy daleko idącą ostrożność. I jak już wybraliśmy szkołę, dziecko idzie do szkoły, wynosimy orzeczenie. Indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny musi przygotować każda placówka. I to nieprawda, że tylko w szkołach specjalnych i integracyjnych, w każdej szkole. Opracowuje zespół. Specjaliści szkolni, psycholog, pedagog, logopeda plus wszyscy teoretyczni, wszyscy nauczyciele pracujący z dzieckiem. Do 30 września przygotowane i przedstawione rodzicom lub w terminie 30 dni od uzyskania orzeczenia. Od dostarczenia orzeczenia. Diagnoza, czyli to, co jest ujęte w orzeczeniu z poradni, plus obserwacje nauczycieli i specjalistów. Słabych stron dziecka, zakres dostosowań, metod formy i wymogów edukacyjnych i to, co wielu rodzicom wydaje się najważniejsze, wymiar godzinowy, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Program tych zajęć powinien być dołączony do IPET-u. I tak, rodzic może uczestniczyć w pracach zespołu, może zgłaszać swoje uwagi, może zaprosić do pracy w tym zespole na przykład terapeuta pracującego z dzieckiem. I tak, to co wynika z IPET-u, orzeczenia i przepisów, czyli dostosowanie. Dziecko z niepełnosprawnością, w tym dziecko z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, ma prawo do stosowania warunków kształcenia, metod i form pracy do swoich potrzeb. Tłumacząc na nasze dzieci mają prawo do tego, żeby, jak pani mówi, dzieci otwórzcie książki, to powinna powiedzieć Antek otwórz książkę, bo Antek nie rozumie, jak się mówi dzieci. Dostosowanie zakresu i sposobu realizacji wymagań programowych. Czyli jeżeli nasze dziecko razem z autyzmem ma potworną nadwrażliwość słuchową, to można mu odpuścić lekcję gry na flecie, gdzie 20 jego kolegów uczy się grać na tym flecie. Bo no jakby z doświadczenia widać, wiadomo, jakie mogą być tego skutki. To samo jest z WF-em. Dzieci, które mają diagnozę zaburzeń społecznych, w których diagnozy są wpisane zaburzenia społeczne, problemy w interakcjach, zmuszanie takich dzieci do gier zespołowych nie jest dobrym pomysłem. Naprawdę dziecko może robić na WF-ie inne rzeczy niż grać pół roku w koszykówkę, której nie rozumie. Dostosowanie kryteriów oceniania oraz form sprawdzania wiedzy do jego możliwości psychofizycznych i deficytów wynikających z niepełnosprawności. Powiesz o egzaminie? Dwie głowy. Będziemy mówiły dalej jeszcze o tym dostosowaniu bardziej szczegółowo. Na razie chciałabym tylko tutaj wymienić, jak i
jakiego wsparcia może oczekiwać nasze dziecko w placówce edukacyjnej. To znaczy, że poza tymi wszelkimi dostosowaniami dziecko ma prawo bezwzględnie do zajęć rewalidacyjnych. Mają to być zajęcia o takim charakterze, które bezpośrednio pomagają dziecku w wyjściu z jego niepełnosprawności. Należy je odróżnić od zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które też dziecku się należą. Będziemy o tym dalej mówić bardzo szczegółowo. To wsparcie może polegać także na współpracy z rodzicami i specjalistami, którzy pracują z dzieckiem poza szkołą oraz również jest to ważne na zapewnieniu odpowiedniej pomocy dydaktycznej. Te wszystkie prawa wynikają zarówno z ustawy o systemie oświaty, jak i z tego rozporządzenia, o którym mówiłam, o organizacji kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a rewalidacja. Jeśli chodzi o rewalidację, to właśnie tak jak mają być to zajęcia, które wprost prowadzą do tego, żeby umożliwić dziecku z niepełnosprawności. Mel tutaj troszkę nam namieszał. To pojęcie rewalidacji na jakiś czas zniknęło w ogóle z rozporządzenia, ale pojawiło się na nowo. Przy czym pojawiło się też rozporządzenie o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. My wystąpiliśmy do MEN-u w ramach projektu o wyjaśnienie, co to jest rewalidacja w takim wypadku. Uzyskaliśmy odpowiedź, że nie jest to to samo, co pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wobec tego należy tak interpretować, że te dwie godziny zajęć rewalidacyjnych, które dziecko w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej ma obowiązkowo przyznane na mocy rozporządzenia o ramowych planach nauczania, powinny być przeznaczone na inne działania niż pomoc psychologiczno-pedagogiczna, czyli inne rodzaje wsparcia niż te, które są wprost wymienione w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czyli terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, zajęcia wyrównawcze nie powinny wchodzić w zakres tych godzin rewalidacji. Oczywiście powinny być realizowane, ale jakby poza tymi dwiema godzinami. Możemy tutaj na przykład je wykorzystać, jeśli jest taka potrzeba na rozwijanie komunikacji, na komunikację alternatywną i wspomagającą, tudzież na jeszcze inne formy wsparcia, które nie wprost wynikają z tego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale dziecko z niepełnosprawnością ma prawo zarówno do rewalidacji, jak i do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wszystko, co jest opisane w orzeczeniu, zalecone w orzeczeniu, powinno być w placówce edukacyjnej realizowane. I tutaj właśnie ważne jest, żeby też w ramach starań o orzeczenie pilnować tego, żeby w orzeczeniu było jasno napisane, co ma wchodzić w zakres zajęć tych rewalidacyjnych, co ma być realizowane jako pomoc psychologiczno-pedagogiczna, żeby później móc się ubiegać o odpowiednie wsparcie w placówce dla dziecka. I tak, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyklucza w żaden sposób możliwości korzystania dziecka z zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej i ze wczesnego wspomagania rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju nie musi być realizowane w przedszkolu, do którego chodzi dziecko. Bardzo często jest tak, że jak dziecko zapisuje do przedszkola, to rodzic jest proszony o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. My radzimy raczej, żeby rozdzielać te rzeczy, te dwa typy zajęć pomiędzy dwie placówki. Wiadomo, że to jest trudne ze względów logistycznych, że trzeba dziecko zaprowadzić albo dowieźć do drugiej placówki. Ale jeżeli nam w przedszkolu rozchoruje się pani psycholog,
a pani od integracji sensorycznej zajdzie w ciążę, to pozbawiamy dziecka jednocześnie zajęć z integracji sensorycznej i zajęć z psychologiem. A niestety, no to się zdarza dość często, że jakby jedna osoba w przedszkolu realizuje zarówno orzeczenia potrzeby kształcenia specjalnego, jak i zajęcia ze wczesnego wspomagania rozwoju, więc warto... Nie mówiąc o takich sytuacjach, kiedy po prostu w placówce, jeżeli zalecenia są te same w orzeczeniu o potrzeby kształcenia specjalnego i w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, to część realizuje się w ramach kształcenia specjalnego, część w ramach wczesnego wspomagania. Jakby te godziny się tutaj rozkłada na te dwie formy, a żadna z tych form nie realizuje wszystkich zaleceń. Także wsparcie dziecko otrzymuje mniejsze, a jak zrealizujemy wszystkie zalecenia o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce edukacyjnej, do której dziecko uczęszcza, a jednocześnie wykorzystamy te godziny, które należą się dziecku w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, to jakby dziecko ma możliwość uzyskania większej pomocy. I teraz tak, nauczyciel wspomagający. Czyli indywidualne wsparcie w placówce edukacyjnej. Nie ma w polskim prawie oświatowym asystenta. Lekarze, nie ma cienia. Lekarze, psychiatrzy bardzo często piszą to w zaleceniach. Taka osoba w polskim prawie oświatowym nie istnieje. Dziecko z autyzmem w ramach systemu edukacji może otrzymać indywidualne wsparcie w klasie czy grupie masowej w przedszkolu. Nauczyciel wspomagający zatrudniamy na wniosek dyrektora za zgodą organu prowadzącego. Warto, żeby zapis, że dziecko potrzebuje wsparcia nauczyciela wspomagającego w przypadku edukacji w oddziale ogólnodostępnym, znalazł się w orzeczeniu. Ale to nie jest konieczność. Jeżeli chodzi o klasy integracyjne, tam już mamy nauczyciela wspomagającego. Jego zadaniem jest wspieranie edukacji tej piątki dzieci z niepełnosprawnościami, która już jest w tej klasie, więc tam drugiego nauczyciela wspomagającego zatrudnić nie można. Natomiast można zatrudnić pomoc nauczyciela na stanowisku niepedagogicznym i to samo w oddziałach specjalnych i znowu, tak jak w przypadku klas masowych, na wniosek dyrektora za zgodą organu prowadzącego placówkę. Najprawdopodobniej przejdzie kolejna nowelizacja ustawy o systemie oświaty i te pierwszaki, które już pójdą w tym roku, będą się uczyć w grupach 25-osobowych i tam będzie asystent nauczyciela. Natomiast w nowelizacji bardzo wyraźnie zapisano, że ta dodatkowa osoba, która się pojawi w pierwszych klasach, absolutnie nie ma się zajmować dziećmi niepełnosprawnymi. Nie znaczy, że nie może się nimi zajmować, ale nie można jej, osoby do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi nie można zatrudnić na etacie asystenta nauczyciela. Jeszcze chciałam tutaj dodać, że jeśli chodzi o klasy specjalne, że pomoc nauczyciela w klasach od 1 do 4 dla dzieci z autyzmem między innymi zatrudnia się obligatoryjnie, ale to nie znaczy, że w pozostałych klasach nie można. Jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście można. Mało tego, jeśli jest taka potrzeba, to tak naprawdę można zatrudnić też poza pomocą zatrudnioną na mocy rozporządzeń, można zatrudnić dodatkowo drugą osobę do wspomagania jako pomoc nauczyciela na etacie niepedagogicznym. Dostosowanie procesu edukacji, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, każdy uczeń z niepełnosprawnością ma prawo do dostosowania warunków kształcenia, metod i form pracy, ale także wymagań programowych i kryteriów oceniania. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że bardzo często na różnych szkoleniach dla nauczycieli
pada hasło, że oczywiście dostosowanie wymagań programowych jest możliwych, ale tylko i wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, co jest nieprawdą. Z kilku przepisów prawa wynika, że to dostosowanie wymagań programowych jest możliwe dla każdego dziecka niepełnosprawnego. Nawet w samej podstawie programowej w wstępie zapisano, że każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do dostosowania tego procesu edukacyjnego, także wymagań do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości i do tempa swojego rozwoju. Dostosowanie wymagań jest nie prawem ucznia, nie tylko, ale obowiązkiem nauczyciela. I to też jest ważne, my to powtarzamy nauczycielom. Dostosowanie wymagań działa nie tylko na korzyść ucznia niepełnosprawnego, ale działa również na korzyść komfortu pracy nauczyciela oraz komfortu nauki innych dzieci w klasie. Przy czym oczywiście wiadomo, że podstawa programowa musi być realizowana w maksymalnym stopniu, jak to jest możliwe. Ale trzeba brać pod uwagę tutaj tempo rozwoju dziecka i jego deficyty. Trzeba korzystać ze strefy najbliższego rozwoju ucznia i tutaj na tym przede wszystkim się opierać, planując działania z tym uczniem i wymagania wobec niego. Także sposób dostosowania tych wymagań, w jaki sposób będziemy egzekwować i sprawdzać wiedzę jest tutaj istotny. Na przykład jeśli wiemy, że dziecko ma problemy z rozumieniem mowy, może mieć problem z rozwiązywaniem zadań z treścią. Rozwiązywanie zadań z treścią wchodzi w zakres podstawy programowej, ale możemy dziecku zadanie zilustrować, możemy podkreślić to, co jest ważne, zaznaczyć w tym zadaniu. Możemy to jakoś graficznie przedstawić, żeby dziecko z autyzmem miało szansę na zrozumienie treści tegoż zadania. Tak samo, jeżeli wiemy, że dziecko ma problem z wypowiedzią ustną, możemy tą wiedzę sprawdzać pisemnie i odwrotnie. Możemy dostosować czas sprawdzania. No ale nawet same treści programowe, jeżeli w podstawie programowej mówimy o tym, że dziecko ma czytać głośno, wyraźnie, z zastosowaniem zasad interpunkcji, a dziecko nie mówi, to wiadomo, że jest to niemożliwe, nawet jeżeli jest to dziecko w normie intelektualnej. Mamy możliwość wtedy wykorzystania alternatywnych metod komunikacji i umożliwienia mu pokazania, że potrafi czytać w inny sposób. Także o takie dostosowania nam chodzi, tak? Nie mówimy tutaj, żeby darować sobie podstawę programową, bo to przecież nie ważne. Nie, to jest bardzo ważne. Ale bardzo ważne jest też to, żeby te wymagania do konkretnego dziecka były dostosowane szczegółowo, żeby wychodziły ze strefy jego najbliższego rozwoju, dawały mu w ten sposób szansę na rozwój, ale jednocześnie, żeby nie były czymś niemożliwym dla dziecka. Ja jeszcze dodam a propos dostosowania wymagań. Jest tak, że autyzm jest niepełnosprawnością ukrytą. My nie widzimy, że ktoś ma autyzm. My zobaczymy, że ktoś ma niedosłuch, bo ma aparat. My zobaczymy, że ktoś ma problemy ze wzrokiem, bo to bardzo często widać, chociażby po białej lasce. Od dziecka z niedosłuchem nie będziemy wymagać realizacji podstawy programowej dla klasy pierwszej. Dziecko śpiewa hymn polski. No jak nie słyszy, to raczej nie zaśpiewa. Jeżeli dziecko jest głuchonieme, to tym bardziej nie zaśpiewa. To samo nie będziemy oczekiwać od dziecka, które nie widzi, że będzie rozpoznawać kolory. To też jest zapisane w podstawie programowej dla klasy pierwszej szkoły podstawowej. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci z autyzmem, no te niepełnosprawności nie widać, więc do czego tutaj się dostosowuje. Musimy bardzo dobrze poznać dziecko, poznać jego mocne strony, poznać jego słabe strony, deficyty i na bazie naszej wiedzy o dziecku tutaj ten proces edukacyjny dostosować. I tutaj, no to jest jakby jasne i bardzo konkretnie zapisane, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego w szkole podstawowej i później
ponadgimnazjalne przede wszystkim. Warto, aby były wskazania do tego w zaleceniu, jeżeli nie ma takich w orzeczeniu, przepraszam, jeżeli tego nie ma w orzeczeniu, to nie oznacza, że rodzic nie może wystąpić o zwolnienie do dyrektora szkoły. Wydłużenie etapów edukacyjnych. Wydłużenie etapu edukacyjnego jest możliwe w przypadku każdego dziecka z niepełnosprawnością, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszcza, aczkolwiek w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych jest raczej trudne tak naprawdę do zrealizowania. Niemniej jednak każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do tego, żeby na każdym etapie edukacyjnym jego edukacja była wydłużona. W tej chwili według najnowszego rozporządzenia o ramowych plan nauczania może być wydłużona na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok. To nie jest to samo, co brak promocji do kolejnej klasy. Wydłużenie etapu edukacyjnego oznacza, że dziecko ma więcej czasu na realizację treści programowych przewidzianych na dany etap edukacyjny, czyli po prostu na przykład materiał z zakresu klasy trzeciej realizuje wolniej, czyli przez 2 lata, a nie przez rok. Sprawdziamy egzaminy. Zaburzenia ze spektrum autyzmu dają prawo do dostosowania warunków zdawania egzaminów. Zarówno sprawia, że stoczasisty egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny i egzamin z zakresu kwalifikacji zawodowych. Dostosowania ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. W takich komunikatach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są bardzo, znaczy co roku są publikowany terminarz, jest publikowany, do kiedy dyrektor szkoły musi zgłosić, że będą dzieci zdające egzamin z dostosowaniem i z tym nie powinno być problemu, chociaż ubiegłoroczny przykład z Krakowa chłopca z zespołem Aspergera mówił, że znaczy pokazywał, że po prostu jest inaczej. No i dwie głowy teraz. W tym roku po raz pierwszy zostały dostosowane także te formularze, które uczniowie na egzaminie do potrzeb uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Wcześniej tego nie było, a zatem już ten egzamin powinien być bardzo szczegółowo dostosowany. Niemniej jednak mieliśmy do czynienia na egzaminie szóstoklasisty w tym roku z sytuacją, kiedy uczniowie z autyzmem musieli pisać opowiadanie na temat co dwie głowy, to nie jedna. Bardzo prawda. Jeśli zauważymy, że uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera może mieć duże problemy z rozumieniem przenośni, no to jak najbardziej powinien być ten temat sformułowany inaczej, bardziej dosłownie. Niestety tego nie było w tym formularzu, bo był ten temat określony tak samo, także myślę, że tutaj jeszcze trzeba z Centralną Komisją Egzaminacyjną rozmawiać na temat tego, jak te zastosowania powinny tak naprawdę wyglądać i czego dzieci z autyzmem wymagają. I rozmawiam z komisją, uświadamiając jej, że mogą się zdarzyć opowiadania o tym, jak dobrze posiadać dwie głowy. Nauczanie indywidualne. Temat też bardzo kontrowersyjny. Szkoła nie może dziecka wysłać na nauczanie indywidualne. O nauczanie indywidualne mogą wystąpić tylko i wyłącznie rodzice, chyba że w tym zakresie władze rodzicielskie pozbawi ich sumienia. To nie jest lekarstwo na zachowania trudne, na to, że nauczyciele sobie z dzieckiem z autyzmem czy z zespołem Aspergera w klasie nie radzą. To jest plus, bo pozwala dostosować warunki jeden na jeden. Wiadomo, że większość dzieci jednak dużo szybciej opanuje podstawę programową. Ale pozbawiamy dziecko kontaktu z rówieśnikami. I co z tego, że ono wszystko umie, jak nie potrafi funkcjonować w grupie rówieśniczej. Jest rozwiązanie. Najpierw lekarz, a potem poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wystawić opinię, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego ze wskazaniem włączania do grupy rówieśniczej. I
W orzeczeniu może się również znaleźć zapis, że to pouczanie ma się odbywać z nauczycielem wspomagającym. To jest jakieś rozwiązanie, ponieważ nauczanie indywidualne, to trzeba o tym, my też to rodzicom bardzo często przypominamy, że nauczanie indywidualne de facto powoduje, że rodzic staje się nauczycielem dziecka, ponieważ to jest bardzo mało godzin. I to też ważne, te godziny nie obejmują pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji. Oprócz rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinny być realizowane poza tymi godzinami dydaktycznymi. Wczesne wspomaganie rozwoju, to już mówiłyśmy, dowozy. Bezpłatny dowóz. Jako obowiązek gminy tam, gdzie mieszka dziecko. Do najbliższej placówki w typie, którą wybraliśmy dla naszego dziecka. Czyli jeżeli ja wybieram przedszkole specjalne, to do najbliższego przedszkola specjalnego. I nieważne, że tam na drugim końcu miasta mi się bardziej podoba, gmina ma obowiązek sfinansować dowóz do przedszkola specjalnego najbliższego. Jeżeli chodzi o przedszkolaków, dopiero od momentu zerówki, czyli od 5 lat. Ale to oznacza też, że gmina nam nie może odmówić dowozu do szkoły integracyjnej, bo w orzeczeniu jest napisane, że dziecko może się uczyć w szkole masowej. Rodzic wybiera formę kształcenia, gmina tam dowozi. Rodzice mogą sami dowozić dziecko, wtedy jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek zwrócić koszty na podstawie umowy. Jeżeli rodzice nie chcą dowozić, nie muszą. No i ważne też, prawo nie reguluje czasu trwania dowozów. Ja wiem, że to jest duży problem, bo rodzice nas też się często zgłaszają, że dzieci jeżdżą po 1,5-2 godziny w jedną stronę do szkoły. Subwencja, to może tylko tyle. To jest kwota orientacyjna. 40 797,95 zł. Tyle mniej więcej dostaje każdy organ prowadzący na edukację dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na autyzm lub zespół Aspergera. Te kwoty mogą się trochę różnić, bo one dla dużych miast są trochę mniejsze, są trochę większe dla mniejszych. No i SUO to też ważne. Usługi należą się dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z ustawy o pomocy społecznej i to jest, jeżeli nam lekarz wypisze skierowanie na takie usługi, to ośrodek nie może odmówić ich realizacji. To jest ich zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. I tyle. To jeszcze dwa zdania, pewnie jeszcze dodatkowo dziecko z autyzmem oczywiście ma prawo do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i do pomocy w ramach PFRON. Tutaj mamy różne programy pomocowe, przede wszystkim jeśli chodzi o dzieci z autyzmem, to będą to programy, które dotyczą komunikacji, można dostać dofinansowanie na sprzęt, czyli komputer, oprogramowanie do wspomagania komunikacji, no i turnusy rehabilitacyjne. Tak, to też są ważne sprawy, ale jakby już nie nasza działka troszeczkę, więc tak tylko wspominam, że jeszcze takie sprawy też są.